Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Juracie. Zaczynamy tak trochę nietypowo od ośrodka, w którym znajduje się willa, w której przebywał kto? Oczywiście, że Ignacy Mościcki. To jest właśnie tutaj ta willa. Słuchajcie, będziemy zmierzać dzisiaj przez całą Juratę praktycznie. Będziemy nad zatoką, nad morzem i przejdziemy się głównymi uliczkami właśnie tej miejscowości. Słuchajcie, jak widzicie, jesienny klimat, jesienna aura, no i wieczna pogoda. Słuchajcie, a my sobie idziemy po takim trochę opustoszałym ośrodku. No ale to jest też Jurata i to też chcę Wam pokazać tutaj. Spójrzcie, tu jest informacja o prezydencie Ignacym Mościckim. Tu są jego fotografie i informacje o jego pobytach tutaj w Juracie. No a tutaj jest wejście do tej willi. Niestety ona jest zamknięta, ale dobra wiadomość dla tych, którzy chcą, tą willę możecie sobie wynająć i na jakąś chwilę zamieszkać tutaj tak samo jak prezydent Mościcki. Słuchajcie, uciekamy od willi i będziemy się kierować w kierunku zatoki. Może nie tą ścieżką, przejdziemy sobie kawałek do przodu i kolejną ścieżką właśnie pójdziemy w kierunku zatoki. Jak zapewne pamiętacie, czy też z moich poprzednich relacji, czy też z innych informacji, których jest mnóstwo, Jurata powstała w okresie międzywojennym. Powstała jakby w kontrze do Sopotu. Sopot był takim starym ośrodkiem. W okresie międzywojennym należał, czy też był częścią Wolnego Miasta Gdańska. No i słuchajcie, głównymi, jeżeli chodzi o narodowość, turystami byli tam Niemcy. Ale to nie znaczy, że Polacy, słuchajcie, nie przyjeżdżali. Polacy też tam przyjeżdżali, ale w nielicznej mniejszości. No i słuchajcie, Polska po odzyskaniu niepodległości, po odzyskaniu dostępu do morza, okazało się, że nie ma jakby takich ośrodków stricte turystycznych, nie ma portu, w związku z czym pierwsza taka inicjatywa to stworzyć duży port i on powstaje. Słuchajcie, port powstaje oczywiście w Gdyni, to zapewne każdy z nas wie. Tutaj jakby nie odkrywam żadnych tajników, ale port powstaje w Gdyni, no ale dalej nie ma takiego ośrodka rekreacyjnego, turystycznego, nadmorskiego na miarę Sopotu. Nie ma, słuchajcie. No i tęgie głowy zastanawiają się, i co z tym zrobić. No ale w końcu dochodzą do wniosku, że tutaj na tym terenie, w zasadzie na kawałku ziemi między zatoką a morzem, kawałku lasu, że trzeba stworzyć miejscowość wypoczynkową. No i powstaje idea, podjęliśmy decyzję o stworzeniu ośrodka wypoczynkowego, czy miejscowości wypoczynkowej, turystycznej w Juracie. Thank you.
słuchajcie, i łącznie z tą decyzją o powstaniu właśnie tutaj miejscowości wypoczynkowej, letniskowej, zastanawiano się, jak to najlepiej zrobić. I słuchajcie, powstaje idea utworzenia spółki i ta spółka ma doprowadzić do powstania tej miejscowości. Ośrodku wypoczynkowym, w którym jest, czy znajduje się willa, w której właśnie swoje wakacje spędzał Ignacy Mościcki. Spójrzcie, tu jest zabudowa obecna tego ośrodka. Spojrzenie na zachodzące słońce i schodzimy trochę w dół. Słuchajcie, przejdziemy sobie na to małe molo. Tam trochę będzie wiało nam, ale mam nadzieję, że ten moment dacie radę, wytrzymacie i wiatr nie będzie wam straszny. Spójrzcie, tu jest małe molo. Właśnie w tym miejscu. Widzicie, informacja o wieży obserwacyjno-pomiarowej. Tu zachodzące słońce. A patrzcie, jak ładnie rozświetla. No ale dobra, dobra. No i słuchajcie, lecimy sobie dalej do Igraty, słuchajcie, i Igrata jest piękna, za chwilę więcej ciekawych was zobaczycie. Za chwilę podejdziemy sobie nad morze, tam trochę mniej dzisiaj wieje, za chwilę też podejdziemy sobie, spójrzcie jeszcze na zasłoneczko z tej strony, tutaj, o. Za chwilę też podejdziemy sobie nad molo, także spokojnie. A wiatr, no niestety nie jestem w stanie dzisiaj opanować tego wiatru. Słuchajcie, z tej strony się żegnamy na chwilę ze słońcem i będziemy schodzić w drugą stronę. Naszej Juraty. Słuchajcie, idziemy sobie właśnie wzdłuż tego ośrodka. Jakby po jednej stronie będziemy go mijać, po drugiej działki. Tutaj
widzicie domy. Domy w sensie zabudowania letniskowe. O, właśnie tutaj. A tam kawałek dalej działki. Tutaj jest ten ośrodek, w którym tam kawałek dalej byliśmy. Jak widzicie, jesień w pełni zawitała. Patrzcie, to wszystko w zasadzie uruchamiane jest na 2, a może 4 miesiące w roku. Także niewiele czasu, że tak powiem, to jest użyteczne. No jak nie jest coś użyteczne, to po prostu niszczeje. Słuchajcie, ten kawałek drogi, ja myślę, trochę przyspieszę, tak żebyśmy szybciej doszli tam, gdzie chcemy, czyli nad morze. No i słuchajcie, idziemy sobie. Trochę zwolniłem na moment, żeby wam pokazać, jaki to jest piękny las. Jak sobie właśnie to tymi ścieżkami wśród lasu depczemy czy wędrujemy. Słuchajcie, no z jednej strony jest niestety płot do środka, a z drugiej przepiękny las. To jest właśnie ta przyroda, która tutaj jest. Oczywiście nie patrzcie na ten słup oświetleniowy, ale na przyrodę. Słuchajcie, i dobra, dalej przyspieszam, idziemy prosto do ulicy. Słuchajcie, doszliśmy. Jak widzicie, dzisiaj poszedłem z wami trochę inne miejsca. Tu już jakby widzicie, hel się zaczyna. Czyżbyśmy wyszli już z Juraty? Patrzcie, jesteśmy na helu. No ale się rozpędziliśmy. Oczywiście. Oczywiście. Bliżej jesteśmy Juraty niż helu. Ale chcę wam jeszcze jedną rzecz ciekawą dosyć pokazać. Dlatego tutaj idziemy. Słuchajcie, no to jest taka dosyć istotna, bo zapewne wiecie, że w okresie międzywojennym to był teren umocowany. No i po wojnie również taki tutaj teren był. A my sobie maszerujemy ścieżką rowerowo-pieszą. Na szczęście idziemy po sezonie. To jakby tutaj nie ma rowerów. Aczkolwiek wywołałem wilka z lasu, wypożyczalnię rowerów. Słuchajcie, i jeszcze kawałek, dosłownie kawałek musimy przejść, a zobaczycie coś interesującego. A być może już tylko to miejsce po czymś interesującym. Słuchajcie, jesteśmy jakby w głuszy lasu i spacerujemy sobie właśnie w tą głuszę. Może, o, już jest pierwszy rowerzysta na horyzoncie. Ale jedzie w przeciwnym kierunku, to znaczy w tę samą stronę co my, także nie będzie nas mijał, ale również, jak widzicie, jedzie w las, a my idziemy dalej. Tu widzicie parkingi, nie ma samochodów, wszystko jest opuszczone, ale chciałem wam po prostu pokazać, jak to wygląda właśnie po sezonie Jurata, okolice. Tu macie kempingi, ale tutaj całorocznie one są pozostawiane, także nie myślę, że ci turyści akurat przyjechali tutaj. Nie, nie, nie. To są całorocznie miejsca wykupione. Zapłata jest za rok i tutaj właśnie
przetrzymywane są te przyczepy kempingowe. A my, słuchajcie, już prawie jesteśmy u celu. Mam nadzieję, że tego nie przejdę i nie dojdę do Helu. No bo wtedy, słuchajcie. Nie, no oczywiście żartuję. Tam kawałek dalej widzę już tablicę. Koniec zabudowy, terenu zabudowanego. Czyli koniec ograniczenia do 50, słuchajcie, to będę mógł przyspieszyć. A tutaj widzicie rejon umocowań Hel 1936-2000. Taka tablica jest. Słuchajcie, tutaj w tych lasach, jakbyście pojechali kawałek dalej, była stacja Helbur. Helbur, a w zasadzie Bur, bez słowa Hel. No i to była stacja typowo wojskowa, na potrzeby wojska. Ja miałem okazję tutaj przejeżdżać jeszcze w czasach minionych. Właśnie. I tutaj znajdowały się szlabany. Trzeba było mieć specjalną przepustkę, żeby przejechać dalej. No ale oprócz tej przepustki, że się ją miało, no to również był taki problem, że jeżeli ktoś gdzieś przystanął i za dużo czasu trwał przejazd, to oczywiście miał od razu problemy z tego tytułu. Skąd wiedziano, że za długo trwa przejazd? No bo oczywiście na przepustkach wpisywano godzinę wjazdu na ten teren. I oczywiście przy wyjeździe już na Helu wojsko kontrolowało, czy nie za długo trwał właśnie ten sam przejazd. No niestety takie to były czasy i tak to funkcjonowało. To oczywiście był poligon, teren wojskowy. To co się tu działo, co tu było, było ściśle tajne. A tu macie w oddali właśnie to miejsce, do którego was prowadziłem. Niby nic tu nie ma. Jak widzicie, same gruzy. A co tu było? Tutaj właśnie była ta strażnica, która była granicą. I tam już był teren wojskowy. A tutaj Jurata. Jurata. Jakby teren wypoczynkowy, słuchajcie. I tu stały szlabany, a te gruzy, które widzicie, to jest pozostałość po budce wartowniczej. Może podejdę na chwilę do tego miejsca. Ostatnio byłem, to był... Nie, tabliczka już nie jest informacyjna, ale możecie zobaczyć tabliczkę informującą właśnie o tym. To jest takie właśnie tutaj historyczne miejsce. Jeżeli weźmiecie sobie w Google, wpiszecie właśnie tutaj tą granicę, to te zdjęcia, które znajdziecie, to właśnie z tego miejsca. Tam jest kilka takich zdjęć właśnie pokazujących wjazd na teren wojskowy. Słuchajcie, jeszcze raz ten gruz, pozostałość po budce z wartowniczej, strażniczej. A my, słuchajcie, lecimy dalej i lecimy już nad morze. Słuchajcie, no ile możemy zajmować się gruzem? Lecimy nad morze. Żegnamy się już z granicą i tutaj lasem idziemy w kierunku samego morza, naszego Bałtyku. Też taką nietypową ścieżką idziemy, bo zawsze jakby szliśmy tymi dróżkami głównymi, ale dzisiaj chcę wam pokazać właśnie Hel trochę inaczej, właśnie Juratę trochę inaczej, Hel w sensie półwysep helski. Więc chodźcie ze mną właśnie tymi tutaj ścieżkami.
no trochę jakby mnie spycha w bok, spycha mnie na ten teren wojskowy ta ścieżka, ale mam nadzieję, że dojdziemy nią wprost do morza. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba to, co robię, jeżeli wam się podobają moje relacje, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Polubcie te relacje, które wam się podobają. Mi zawsze będzie miło. I pojawi się ten uśmiech na ustach. To, o co mi chodzi, żeby wam się pojawiło, a może i wam będzie chodzić, żeby mi się pojawiło. Słuchajcie, lecimy tą ścieżką właśnie w kierunku morza. Słuchajcie, tym lasem lecimy sobie dalej. O, spójrzcie, tak nawet dzisiaj tu jest ładnie. Idziemy sobie jakby taką ścieżką tutaj, ale popatrzcie, jaka fajna ścieżka. Jakie fajne wokoło niej są widoki. Trochę widzicie powyrywane drzewa, pourywane. No to jest efekt na pewno wichury, która, że tak powiem, tutaj dzisiaj dosyć ostra była. Tu macie jakieś grzyby, spójrzcie. Dosyć takie spore, ale nie znam się na grzybach, więc ich nie ruszam. To taka dosyć dobra zasada. Jak się nad czymś nie znasz, nie ruszaj tego. Słuchajcie, tutaj jest ścieżka, w którą sobie skręcimy. A po co skręcimy? Po to, żeby dojść nad morze. Tu widzicie pozostałości betonowych słupów ogrodzenia. Oczywiście tu był teren wojskowy. Trochę się zgrzałem, trochę się spociłem, trochę zmęczyłem, ale słuchajcie, lecimy dalej do przodu, do samego morza, do Bałtyku. Dzisiaj pięknie jest wszystko oświetlone, pięknie tutaj to wygląda. Lecimy wzdłuż właśnie tych słupów. Mam nadzieję, że się nie zapocę. Fajnie to wygląda. Fajnie może nie, ale ciekawie. Właśnie te słupy tutaj tak rozstawione. Mam nadzieję, że one nie zakręcają i nie prowadzą, nie oddalają nas od właśnie morza. Spójrzmy jeszcze w drugą stronę. Taki fragment tego miejsca przeszliśmy, a tu idziemy w kierunku plaży. A bynajmniej tak mi się wydaje. Przeszliśmy na teren, były teren niewojskowy, a tamto były teren, że tak powiem, wydaje się, że wojskowy, ale pewności tutaj nie mam. Słuchajcie, tu już widzicie taki bardziej piasek plażowy. To
Także jesteśmy gdzieś już przy samym morzu. O, tutaj różne ścieżki właśnie tu prowadzą też. Także myślę, że zaraz powinno być wyjście na plażę. To widzicie jeszcze pozostałości jakby siatki ogrodzeniowej. A tu już chyba dalej widać plażę. Także za momencik będziemy na plaży. Ja się trochę spociłem, zmęczyłem. Piasek plus górki robią swoje. O, spójrzcie, już widać otwartą przestrzeń, kawałek dalej. To właśnie będzie plaża. A tam nawet tej górki nie widać, bo ona jest zasłonięta drzewami, krzakami. A my sobie właśnie wzdłuż tych słupków podążamy. Piękne takie górki z piasku. Pięknie to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że nie wystraszę was moim sapaniem, no ale to jednak cały czas z góry na dół i po piasku. Piasek, który się lekko obsuwa, to się trochę ciężej idzie. A tu jest właśnie takie wyjście na plażę. No i to jest to ciekawe miejsce Juraty, które wam też chciałem pokazać. O, my tu już sobie zejdziemy, ale jesteśmy, jak pewno wiecie, cały czas w Juracie. Spójrzcie, tutaj już były niegdyś właśnie tereny wojskowe. Jeszcze spojrzymy na to wejście. A tutaj znad skarpowej piaski, skarpy słoneczko wychodzi. Albo się chowa w dół słoneczko. I to fajnie zawsze wygląda. Przepięknie, spokojnie i trochę bardziej bezwiecznie tutaj jest. No i słuchajcie, spójrzcie na te piękne chmurki. To właśnie przecudownie wygląda. A my sobie lecimy już plażą do Juraty. Wiaterek lekko zaczyna powiewać, ale to chyba nam nie przeszkadza, bo zawsze fajnie chłodzi i daje wytchnienie wiaterek, a czasem daje oczywiście przeziębienie. Patrzcie, jakie tutaj fajne górki z piasku. Musicie tu przyjechać, zobaczyć, jaki piękny z nich jest widok. Musicie, dosłownie musicie. Słuchajcie, a tutaj coś cudownego. Spójrzcie, jak fajnie się w tej zmoczonym piasku, w tym zmoczonym piasku odbija niebo, chmury. Fajnie to. Ten szum, słuchajcie, ten szum to absolutny relaks. Tak jak zawsze mawiam, niektórzy płyty relaksacyjne kupują, niektórzy chodzą na terapie relaksacyjne, niektórzy malują mendele, a ja po prostu tu przyjeżdżam, tu odpoczywam, tu się relaksuję, tu nabieram siły, tu nabieram energii,
na pokonywanie kolejnych dni, kolejnych wyzwań i po prostu na dzielenie się z wami tym pięknem tego naszego polskiego morza. Słuchajcie, lecimy. No ja mogę tutaj się zapatrzeć, rozgadać i w końcu do tej juraty z powrotem nie dojdziemy. No mimo, że jesteśmy w tej juracie, ale do niej nie dojdziemy. Słuchajcie, no jesteśmy trochę jak na uboczu. Widzieliście znak, który informował o tym, że jesteśmy na Helu. Patrzcie, patrzcie, lecimy szybciutko. No i słuchajcie, dalej podążamy tymi pięknymi ścieżkami. Jak będzie mocno wiało, później jak będę ten film montował, jak się okaże, że będzie mocno wiało, to wgram tutaj muzykę. Tak, żeby było ciekawie. Spójrzcie, jakby takie tutaj jeziorko powstało. Zawsze uwielbiam te widoki. Patrzcie, jakie fajne chmurki przy tym są. Przecudownie, prześlicznie to wygląda. Spójrzcie. Jeszcze kawałek się przejdziemy tutaj, tak żebyście mieli również tą samą przyjemność co ja oglądania. Jak widzicie, wiatr pcha tą wodę, tafla nie jest spokojna tutaj, w związku z tym nie widać dzisiaj odbicia chmur w tej wodzie. Patrzcie, patrzcie, jak tu jest ładnie. Takie wrażenie ta woda robi, jakby płynęła, ale tak jak widzicie, to wiatr ją pcha do przodu. Słuchajcie, o, tutaj przy samym końcu, słuchajcie, tam gdzie jeszcze wiatr nie pcha, widzicie właśnie tą chmurkę, a jakbyśmy odchodzili, to ona coraz bardziej, o widzicie, tutaj już jest taka rozmazana. Tak to wygląda. Lecimy dalej. Słuchajcie, lecimy dalej do samej juraty. To oczywiście musicie uważać, bo czasem ten piasek nie jest taki zbity, a czasem może zapaść się pod nogami. Zdarza się to. Tutaj trochę lekko przybliżyłem wam. Popatrzcie jeszcze raz. Tutaj z tej perspektywy może nawet lepiej widać, jak ta woda jest odpychana przez wiatr. Widzicie to? Dobra, słuchajcie. Idziemy dalej. Podziwiamy oczywiście nasz polski Bałtyk, nasz przepiękny polski Bałtyk, nasze przepiękne polskie morze. Słuchajcie, spacerujemy sobie właśnie brzegiem Bałtyku. Cały czas właśnie podziwiamy piękne morze. I patrzcie, z jaką piękną kompozycją chmur na niebie. Może wam trochę przybliżę. To będzie, patrzcie, jak ładnie to wygląda. Jak to kiedyś się mawiało, baranki na niebie. Słuchajcie, zmierzamy w kierunku samej miejscowości. Ja jeszcze tam kilka rzeczy chcę wam opowiedzieć właśnie na temat tej miejscowości, ale już jak będziemy w juracie, już jak zejdziemy z plaży, już jak odejdziemy z morza, z nadmorza. Na zachód słońca podejdziemy nad zatokę.
bo z tamtej strony będzie się chować słońce, będzie się stykać z horyzontem, czyli będzie to, co po prostu lubicie podziwiać. Posłuchajcie jeszcze tego błogiego szumu morza w tej pięknej kompozycji chmur. Tu widzicie, słońce już się chowa za drzewami, także trzeba będzie trochę przyspieszyć. A tu przed chwilą woda mnie podmyła, musiałem uciekać, słuchajcie, że tak powiem. Mam buty powyżej kostek, a i tak mi się wlała do butów. No ale tak czasem właśnie tak jest. Patrzcie, jak tu ładnie. No i słuchajcie, już kawałek przeszliśmy nad tym naszym polskim morzem. Przecudownie się szło. Ja trochę skróciłem tę drogę, tak żeby was nie zamęczyć tym morzem. A tutaj macie bryza. Bryza w tym miejscu niegdyś stało Cafe Casino. Ono wychodziło trochę na plażę. To była jedna z kultowych, może inaczej, jedno z dwóch kultowych miejsc w Juracie. Jeżeli chcecie je zobaczyć, to zaraz ja wam pokażę, bo przy ulicy Międzymorze jest miejsce, gdzie możecie zobaczyć zdjęcie właśnie Cafe Casino. A my jeszcze chwilę spójrzmy na te kłębiące chmury się nad morzem. No jak one dzisiaj przepięknie się prezentują, jak przecudownie wyglądają. Spójrzcie. Aż się nie chce stąd wychodzić. A woda jeszcze tak czasami, człowiek stoi i myśli, że stoi w takim miejscu, gdzie jest bezpieczny, że woda tu nie podpłynie. Właśnie przed chwilą stałem, robiłem zdjęcie tak dosyć daleko od tafli wody, czy od granicy. No i, że tak powiem, woda niechybnie wlała mi się do butów. Także czasem trzeba uważać, czy rzeczywiście jest się w odpowiedniej odległości. Szczególnie jak się fotografuje. Spójrzcie na te ciemne, kłębiące się chmury. Spójrzmy jeszcze na tą otchłań, na tą przestrzeń, na te piękne połączenie zarówno chmur, jak i morza. Po chwilę jeszcze pozanurzajmy się właśnie w tym widoku. Morze już nas, widzicie, przepędza stąd. Coraz bliżej nas podpływa, ale my się nie dajemy. Spójrzcie, jaka piękna kompozycja wody i nieba dzisiaj jest. Jak to wszystko w jeden piękny obraz się przemienia. O, i trzeba uciekać. Jeszcze kawałek, jeszcze. I chyba morze nas już przepędziło. I lecimy na ulicę Międzymorza. Patrzcie, jakie tutaj przepiękne widoki. Prześliczny, cudowny obraz. Ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze spójrzmy ostatni raz właśnie
na tą kompozycję i chmur, i morza. No i słuchajcie, lecimy na ulicę Międzymorze. To była w okresie międzywojennym główna ulica łącząca morze z zatoką. No i do chwili obecnej jest to ta ulica. Jakbyście stanęli na środku tej ulicy albo w każdym punkcie tej ulicy, to patrząc w jedną stronę byście widzieli morze, patrząc w drugą stronę byście widzieli zatokę. No teraz niestety tutaj przez hotel Bryza, który lekko wyszedł i zasłonił tą ulicę, dlatego ona biegnie tutaj lekko w bok. Niestety ten przedwojenny widok został zatracony. Hotel Bryza stanął w miejsce Cafe Casino, przedwojennej kultowej, przedwojennego kultowego miejsca właśnie tutaj w Juracie. Tutaj właśnie w tym miejscu śmietanka towarzyska się zbierała. To było jedno z dwóch właśnie takich miejsc, gdzie właśnie tą część polskiej, zarówno śmietanki artystycznej, jak i politycznej, można było spotkać. Obecnie to wygląda tak. I spójrzcie, gdybyśmy tutaj prosto poprowadzili, to byłaby tak jak przed wojną i byśmy widzieli morze, a obracając się w drugą stronę, o, tam w głębi byśmy widzieli zatokę. Oczywiście ze względu na ułomność takiego zbliżenia to jest niewidoczne, ale jak dojdziemy bliżej, to na pewno ją zobaczycie. Zaraz przypomnę wam jeden fajny film. Oczywiście przypomnę go bez słów. Słuchajcie, jedną z naszych polskich przepięknych komedii, ale zanim to uczynię, jeszcze spojrzymy sobie właśnie w tą drugą stronę i teraz widzicie dokładnie, jak w bok biegnie ta ulica, ten deptak. No, a niestety na przodzie jest właśnie ten hotel. Z dalszej perspektywy ta ulica będzie już zanikać, a tu widzicie właśnie ten film, który chciałem wam przypomnieć poprzez tą sylwetkę misia. Czyli film Oczywiście jaki? Oczywiście, że miś. Patrzcie. Nie wiedzieliście, gdzie jest ten miś? To już wiecie. On się schował. W Juracie po prostu. A tam jest napis pod nim. Misiowi naród. A my sobie idziemy. Za chwilę przejdziemy tory kolejowe. Później główną ulicę łączącą Hel z Władysławowem. No i oczywiście dojdziemy do mola. A zanim to uczynimy, jeszcze jedno miejsce odwiedzimy. Słuchajcie, no ze mną to jest tak, że zawsze jeszcze coś musicie po drodze odwiedzić. Tu macie informacje, co możecie zobaczyć w jastarni. Obok jest jastarnia. Zabytkowa chata rybacka. Muzeum pod Szechą, zbiory rybackie w Bosmanacie Portu i skansen fortyfikacji z 1939 roku. To, słuchajcie, wszystko możecie zobaczyć w jastarni, a nawet jeszcze więcej, bo jest tam kościół z czasu przedwojennego, międzywojennego, jest tam przepiękny port, również w tym okresie zbudowany, no i wiele innych atrakcji. A ja jeszcze tutaj pokażę wam tę perspektywę. Już tej bocznej uliczki tutaj nie widać. A my zmierzamy dwa spojrzenia w dwie strony, czy nie jedzie pociąg. I idziemy dalej. Tu macie u rybaka. No bo jak żeby nad morzem nie było rybaka. Więc możecie zjeść rybkę u rybaka.
jeżeli się chcecie zorientować w cenach, to zaraz je wam pokażę, słuchajcie. O, tutaj macie ceny, albo tutaj też macie ceny. No i słuchajcie, prosta sprawa, jeżeli chcecie dłużej na nie popatrzeć, klatka stop i są. A tutaj smażalnia ryb, złota rybka. O, tu macie herbaty różne, z różnymi dodatkami. A tu taka hałaśliwa, to główna ulica. Tu kolejne macie, słuchajcie, miejsce, które było takim kultowym miejscem dla śmietanki towarzyskiej II Rzeczpospolitej Polskiej. A jest to oczywiście hotel Lido. A w zasadzie jedynie to, co po nim pozostało. Jeszcze rok temu mogliśmy go podziwiać, a dzisiaj on jest przerabiany na apartamenty. A my sobie tutaj skręcimy delikatnie w bok. Ale po co bok? W bok skręcimy po to, żeby popodziwiać Juratę. Słuchajcie, Jurata trzyma w ręku bursztyn. Tu macie opisaną historię. Jurata, córka króla mórz, a ja pokażę wam ją. Właśnie tak wyglądała Jurata. Oczywiście to jest interpretacja, bo jak rzeczywiście wyglądała, to tego nie wiemy. I czy rzeczywiście była, to też tego nie wiemy. Trochę przesadzam, no ale dobra, niech tak pozostanie. Słuchajcie, lecimy. O, widzicie, ekskluzywny apart hotel Lido. Słuchajcie, a my sobie lecimy do przodu i będziemy zmierzać w kierunku mola. Czy będziemy szli, słuchajcie, w kierunku mola? Tu jest droga na kościół. Tu jest ulica Ratibora, którą się teraz na momencik udamy. Słuchajcie, takie nowe tutaj coś postawili, co nazwano willą. A zabudowa Juraty, słuchajcie, Jurata w ogóle, tak jak powstawała, powołano spółkę, która miała zająć się właśnie tym, żeby tutaj, w tym gołym lesie, postawić uzdrowisko. Uzdrowisko w sensie miejscowość letniskową, o, może to jest lepsze sformułowanie. I ta miejscowość miała powstać w kontrze do Sopotu, ponieważ Sopot był wtedy w granicach Wolnego Miasta Gdańska, czyli był częścią jakby Wolnego Miasta Gdańska, a Polska nie miała żadnego takiego ośrodka letniskowego, które mogłaby się pochwalić. No i co wtedy zrobiono? Postanowiono wybudować go od zera na gołym dziewiczym terenie. I tak właśnie powstała Jurata. Słuchajcie, powołano spółkę, jakby w skład tej spółki jako rady nadzorcze, prezesi zaczęli wchodzić osoby, nie tak jak teraz, słuchajcie, te, które chcą się dorobić na polityce i tak dalej. Nie, nie, nie. Zaczęły wchodzić normalne osoby, te, które już się dorobiły. Tutaj jedynie zwrócę wam uwagę, to jest jeden z dwupiętrowych, dwukondygnacyjnych budynków w Juracie z tego czasu międzywojennego, bo większość, a w zasadzie prawie wszystkie, miały być parterowe. I taką zabudowę tutaj preferowano. I wracając do tego zarządu, do tej rady nadzorczej, to byli ludzie, którzy potworzyli własne firmy, którym się udało, że tak powiem, utrzymać te firmy, rozwinąć. To byli ludzie, bankowcy, którzy założyli własne banki. Nie tam cudzym bankiem zarządzali, jak tutaj teraz niektórzy robią biznesy na cudzych bankach. Nie, nie, nie. Własne banki. I słuchajcie, ci ludzie jakby przystąpili do tworzenia Juraty. W
wcześniej taka koncepcja, takie coś powstało właśnie przy tworzeniu Krynicy Morskiej. Tylko to Krynica oczywiście nie w granicach Polski, wtedy była w granicach Prus. Słuchajcie, a tu macie taki typowy domek, typową zabudowę właśnie z tego czasu międzywojennego. Właśnie tak to miało wyglądać, że domki miały być wkomponowane w przyrodę i nie zakłócać tej przyrody, nie wywyższać się nad tą przyrodą, nie stanowić jakiegoś takiego elementu, który będzie tłumił tą piękną przyrodę. O, tu macie taki kolejny domek. Właśnie te domki może oddalę. O, patrzcie, jak były takie, że one gdzieś tam były tak trochę daleko, ale przyroda jakby miała zasadnicze znaczenie właśnie dla nich, dla ich funkcjonowania, dla, że tak powiem, tego pięknego miejsca. Te domki powstawały między właśnie domami, między drzewami, między przyrodą i nie zakłócały tej przyrody. Nie wchodziły z buciorami w tą przyrodę. Nie niszczyły tej przyrody. Po prostu były. Nie to, co teraz. Po prostu niektóre rzeczy muszą być piękniejsze niż to, co stworzy przyroda. A ja wam powiem jedno. To, co stworzy człowiek, będzie krócej trwało niż to, co stworzy przyroda. A my na chwilę weszliśmy do obecnej kawiarni. A tutaj nie przeszkadzajmy, trochę cicho, bo pan Wojciech Kosak maluje i nie można mu przeszkadzać, słuchajcie. Także oddalimy się w spokoju. Słuchajcie. Obecnie, a może co tu było? Spójrzcie, co tu było. O. W tym domu w latach 1937-39 tworzył Wojciech Kosak. To jest tak zwana kosakówka. Tu możecie przeczytać kilka słów o Wojciechu Kosaku, przepraszam. Literówkę słowną popełniłem. A tutaj, słuchajcie, jest kawiarnia. I niestety taki napis przed kawiarnią. Dziękujemy naszym gościom i zapraszamy 1 czerwca 2024 roku. A więc oddalamy się. Żegnamy się z Wojciechem Kosakiem. Pamiętajcie, cicho, bo on tutaj maluje. Nie będziemy mu przeszkadzać. Jedynie takie spojrzenie zrobimy. O. Ale nie, pan Wojciech już się zaczyna denerwować, więc odchodzimy. Słuchajcie, odchodzimy i lecimy nad zatokę. Tutaj coś się buduje. Spójrzcie, widzicie? Jak chcecie zobaczyć, jaki fajny domek tu stał przed tym, jak zaczęto to budować, to zapraszam na mój film właśnie z 2021 roku. Tam jeszcze jest ten domek. To jest ulica, którą przybyliśmy. Tą ulicą moglibyście udać się na osiedle wojskowe, no bo tu oczywiście teren przy byłej jednostce wojskowej, terenie szczególnie umocowań wojskowych, umocowań obronnych przy tym terenie. I słuchajcie, no i tu siłą rzeczy mieszkali wojskowi, których serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, wracamy sobie na tą ulicę, z której skręcaliśmy właśnie na chwilę, żeby zobaczyć, jak pan Wojciech Kosak maluje przepiękne obrazy, które możemy podziwiać. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej się w tym temacie dowiedzieć, zapraszam na mój film z Juraty. Tam zobaczycie, że pan Wojciech Kosak w ogóle stał w innym
miejscu. Słuchajcie, a ja teraz się zastanawiam, którędy z wami podejść. Tu chciałem wam pokazać kolejny domek, przepięknie wbudowany w przyrodę. Oczywiście, no trochę teren zaniedbany, trochę zakrzeczony. A tutaj, jak obecnie, to wszystko się rozbudowuje. W jakim kierunku, w jakim stylu właśnie Jurata się rozbudowuje. Czyli przeciwstawiamy te parterowe domki właśnie temu, co teraz możecie tu zobaczyć. To oczywiście teraz ta strona tutaj, ośrodek, bodajże MSWiA wypoczynkowy. No to jest oczywiście architektura powojenna. Ta, którą tu widzicie, to jest architektura obecnych lat. A tamte małe domki, które wam pokazywałem, to architektura okresu przedwojennego, czy też międzywojennego. O, może te słowa są lepsze. Słuchajcie, lecimy sobie, już za chwilę wychodzimy nad wodę, nad zatokę, tak żebyście mogli popatrzeć od tej strony na morze, bo zatoka to też morze. Słuchajcie, może trochę przyspieszę. Chodźcie, pędzimy. Słuchajcie, weszliśmy na ten piękny widok. Właśnie to wam chciałem pokazać, dlatego tędy sobie szedłem. Chciałem, żebyście właśnie to zobaczyli. Właśnie ten widok. Tutaj ptaki z drzew rzucają różne rzeczy. Nie wiem, czy to szyszki, czy co innego, ale trzeba dosyć uważać. No, słońce nam się schowało. Może pięknego zachodu nie będzie. Bo nie sądzę, że już jest po zachodzie. Słuchajcie. Gdzie jest słońce? No i spójrzcie. O, tak to wygląda. A my sobie spacerujemy na molo. Może taką perspektywę zobaczymy z tej. Lepiej to się prezentuje. Spójrzcie, taki lekki wiaterek już teraz. Nie to, co było przedtem. Nie taki intensywny, jaki był przed jakimś momentem. Fajnie to właśnie ten wiaterek się komponuje. Taką ochłodę daje. Taki relaks i taki odpoczynek. Spójrzcie tutaj właśnie na te domy. Właśnie tak one wyglądają. To te, które widzieliśmy od drugiej strony przed chwilą. Taka jakby tutaj zabudowa powstaje. No to jest oczywiście Jurata. No szkoda, że takie przemieszanie tych stylów. Ale widocznie ktoś tak zaplanował, ktoś tak to rozplanował. No i niestety tak to będzie. A jeszcze może z tej perspektywy właśnie. No fajnie to wygląda. Aczkolwiek te małe schowane domki bardziej mi się podobały. Tak w lesie pochowane. Przecudownie to wyglądało. To
tutaj też dzisiaj słychać taki delikatny szum morza w stosunku do samego morza. Jest on bardzo delikatny, aczkolwiek wiatr wieje dosyć mocno. No dzisiaj 6-7 w skali Beauforta było. Teraz ten wiatr trochę się wygłusza, ale myślę, że mimo wszystko jest jeszcze taki dosyć spory. Tu macie takie wejście do tych domków, że możecie sobie bezpośrednio z domku z pominięciem, że tak powiem, ulicy wejść prosto nad zatokę. Tam jest w oddali furtka, no niestety szkoda, że furtki tędy wejść, no ale to chyba nie jest dziwne. Słuchajcie, to chyba nie jest dziwne, chyba raczej nie. A my sobie zmierzamy już do samego mola. Może jeszcze trochę tył popatrzmy. Tyłem się trochę ciężej zawsze idzie. No ale czego się nie robi dla was, żebyście mieli fajny widok. Chwilę posłuchajcie tego szumu. Szumu zatoki, szumu morza. Chwilkę się zrelaksujcie przy nim. Mam nadzieję, że wiatr bardzo wam w tym nie przeszkodzi. No i słuchajcie, pierwsze domki, pierwsza ta zabudowa zaczęła powstawać w Juracie przy takim głównym ciągu i to były ulice Ratibora, Mestfina czy Międzymorze. I ta jakby zabudowa tam powstawała, później to się rozrastało. Słuchajcie, Jurata miała być takim nowoczesnym ośrodkiem, nowoczesnym, może uzdrowiskiem nie, ale kurortem, o, to jest dobre słowo. Słuchajcie, w przeciwieństwie do Sopotu. Sopot z kolei miał być starym, a Jurata nowoczesny. Czyli jakby te dwa przeciwległe bieguny miały oba ośrodki zajmować. Przy czym oczywiście Sopot miał konotację bardziej niemiecką, gdyż był w granicach wolnego miasta Gdańska. To nie oznacza, że tam Polacy nie przyjeżdżali. Przyjeżdżali, ale większość stanowili turyści właśnie narodowości niemieckiej. Sporą większość, znaczną większość. Słuchajcie, a Polska właśnie utworzyła czy wybudowała od nowa taki tutaj ośrodek. Do tego ośrodka szybko zaczęli zjeżdżać właśnie znane osoby, przedstawiciele śmietanki towarzyskiej, właśnie po to, żeby tutaj się pokazywać, żeby tutaj właśnie rozwijać swoje kontakty, żeby nabywać kontakty. Także Jurata w okresie międzywojennym tętniła życiem. W czasie wojny z kolei tutaj funkcjonowała niemiecka Kriegsmarine. Te domki przejęła właśnie i w tych domkach mieszkali żołnierze, marynarze Kriegsmarine. Słuchajcie, a tutaj z tyłu, a to przejdziemy z kawałek dalej, wam to pokażę. Jeszcze kawałek. A patrzcie, zawsze mi się podoba, jak to się w szybach fajnie prezentuje, odbija. Jak są lustra, to jeszcze lepiej. No ale niestety tutaj nie ma lustra. Słuchajcie, tutaj słychać kaczki, łabędzie i różne
inne atrakcje. Słuchajcie, a tutaj macie taką pustą przestrzeń. To nawet jest jakby takie wejście, jak gdyś tutaj był hotel. Hotel dobrze prosperował, funkcjonował. W hotelu z basenem, taki dosyć ekskluzywny, jak na czasy komunistyczne, kiedy on powstał. Dobrze funkcjonował, dawał sobie radę. Po tych czasach, no, magia miejsca dużo robiła. No i w 2012 roku, nie wiadomo dlaczego, bo hotel nie przynosił strat, tylko zyski. Nie wiadomo dlaczego rozebrano ten hotel. Teren praktycznie do dzisiaj jest pusty. Jest tam klepisko zrównane z ziemią, zagrodzony. Ja szkoda takiego pięknego terenu w takim pięknym miejscu Juraty. Słuchajcie, a my sobie wejdziemy właśnie tutaj nad molo. Na molo. Nie nad, tylko na. I przejdziemy się właśnie tym oto tutaj. Molo. Jak widzicie, przyszliśmy mniej więcej z tamtego terenu. To jest oczywiście ulica między morzem. A ja wchodzę na ten teren. Tutaj strasznie wieje. Jeżeli się okaże, że bardzo wieje, to dobrałem tutaj muzykę. Thank you.
Oczywiście to chyba rzadkość zobaczyć Juratę właśnie tak pustą, albo względnie z ludźmi opatrzonymi w kurtki, kaptury, którym jest tutaj zimno, po prostu tak jak mi teraz jest tutaj zimno. Słuchajcie, a my sobie tak w ogóle spacerujemy z powrotem ulicą Międzymorze, a chcę wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę, gdzie malował Wojciech Kosak. Ale już tak bez metafory, gdzie stał pomnik Wojciecha Kosaka, to może się zobaczyć na moim filmie z 2020 roku. To jest to miejsce, w którym stał pomnik Wojciecha Kosaka. Teraz stało tutaj jedynie ta tylna część, która jakby była tłem tego pomnika, plus tablica informująca o tym. Tutaj ten hotel, o którym wam opowiadałem, to właśnie był w tym miejscu. Teraz jest tam pusty teren po wyburzeniu właśnie tego obiektu. Słuchajcie, nie wiem, czy widać tutaj jest kot. Nawet kot się tutaj chowa, bo mu jest zimno. Spójrzcie. Widzicie? No i słuchajcie, tutaj ten element ulicy Międzymorze, nie widać tego na filmie, bo tak patrzę na monitor zerka, ale jakbyście spojrzeli teraz tak bez monitora, tak moimi oczami, to jest taki teraz w tym momencie trochę ponury. A ja tu skręciłem i nie pokazałem wam, jak wyglądało Café Casino, a miałem pokazać. To właśnie jest zdjęcie Café Casino na plaży. Tam, gdzie jest obecnie hotel Bryza. Tak to wyglądało. Takie mieliśmy tutaj jakby molo w Juracie, zupełnie inne niż obecnie. O. A tutaj jeszcze dwa zdjęcia, czy dwie fotografie z Juraty. Spójrzcie sobie. Lecimy w kierunku hotelu Lido i w kierunku innych obiektów. Żółć tych liści i Jurata nie przypomina tej Juraty, którą zapewne odwiedzacie albo niektórzy z was odwiedzają. Mam nadzieję, że wam się podoba ten dzisiejszy film. Mam nadzieję, że pokazałem wam coś zupełnie innego niż widzicie jadąc nad morze. To jest zupełnie innego w sensie takim, nie tylko mi chodzi o te żółte liście, ale o tą pustkę tych miejscowości nadmorskich, które praktycznie żyją jedynie te 2 miesiące wakacji plus ewentualnie miesiące obok, czyli przed i po. A tak to jest, patrzcie, jaka pustka, jaka cisza, jaki spokój tutaj. Jeszcze zanim stąd odjedziemy, zanim stąd odjadę, udam się dalej, pożegnam się z Juratą. Pożegnam się z ulicami tej pięknej miejscowości. Jeszcze kawałek się razem przejdziemy i powoli będziemy się żegnać. Słuchajcie, mam nadzieję, że zobaczyliście trochę inną miejscowość niż w pełni sezonu, że pokazałem wam trochę inaczej funkcjonującą
właśnie tą tutaj miejscowość. I idziemy obok byłego hotelu Lido. Konstrukcja przedwojenna. Tak jak już mówiłem, jedno z dwóch miejsc, gdzie śmietanka towarzyska Polski w Juracie lubiła się pokazywać. W momencie jego wybudowania, słuchajcie, tutaj była droga, ale było to klepisko, nie żadna droga asfaltowa. Dzisiaj nam sobie to trochę trudno wyobrazić, ale uwierzcie, że właśnie tak było. Słuchajcie, jak widzicie, wszystkie budki sprzedażowe są pozamykane dzisiaj. Jakbyśmy chcieli tutaj zjeść, no to pewno gdzieś znajdziemy, tam gdzie przechodziliśmy, gdzie wam cenniki pokazywałem, ale o co innego i co więcej, to tutaj trudno. A jeszcze ta perspektywa hotelu Lido. Jakbyśmy chcieli się czegoś tutaj napić, to też trudno. Niestety miejscowość ta, chciałoby się rzec, po sezonie nie żyje, po sezonie jest, że tak powiem, martwa. Nie wiem, jak to ująć, ale wiecie, o co mi chodzi. Tutaj nawet macie piecyk. Oczywiście, spójrzcie, pewno jakaś pizza tutaj była pieczona, a teraz stoi to tak, że tak powiem, pozostawione. Taki tutaj szary parczek. O. No i oczywiście mój ukochany dworzec w Juracie. Dworzec kolejowy i napis "Zmieniamy się dla ciebie". Zmieniamy dworzec dla ciebie. Trochę powiedziałem go z pamięci, no ale sens jest ten sam. Słuchajcie, a ja trafiłem na dworzec w Juracie. Patrzcie, to jest właśnie ta piękna miejscowość, która tak przepięknie wygląda w lato, a teraz też przepięknie, ale zupełnie inaczej. Ja powoli się z wami żegnam. Słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. A jeśli wam się podobało, to polubcie tę relację i koniecznie subskrybujcie mój kanał. Będzie mi tak samo miło, jak wam, kiedy oglądacie moje relacje. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej relacji.